Honorowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przedstawia Wydział Patrolowo-Interwencyjny Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Dowódcą pocztów jest młodszy aspirant Cezary Kuligowski, sztandarowym sierżant sztabowy Krzysztof Ołdziejewski, asystuje sierżant Łukasz Krupiński. Pod oddział honorowy na dzisiejszą uroczystość wystawia Oddział Prewencji Policji w Białymstoku. Dowódcą pododdziału honorowego jest komisarz Krystian Szyszko. Szanowni Państwo, na miejsce uroczystości przybył komendant wojewódzki Policji w Białymstoku, nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Za chwilę dowódca uroczystości złoży meldunek komendantowi wojewódzkiemu Policji w Białymstoku, nadinspektorowi Danielowi Kołnierowiczowi. Pododdziały, baczność! Na prawo, patrz! Panie nadinspektorze, dowódca uroczystości komisarz Szymanowicz melduje gotowość do uroczystego apelu z okazji otwarcia siedziby posterunku policji w Michałowie. Pan komendant w asyście dowódcy uroczystości dokonuje przeglądu pododdziału honorowego. Za chwilę nastąpi uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odegrany zostanie hymn narodowy. Głos zabierze komendant wojewódzki Policji w Białymstoku, nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Szanowny panie burmistrzu, może do pana się zwrócę w pierwszej kolejności, bo generalnie to była inicjatywa pana Rady Miejskiej, a więc tutaj szczególne wyrazy uznania i podziękowania na samym początku. Panie starosto, czcigodni księża, wszyscy zgromadzeni, wybaczcie, że nie wymienię z imienia nazwiska tytułu, ale dzisiaj wasza obecność jest liczna, a nie chciałbym nikogo, pomijając go, urazić. Na samym wstępie chciałbym przekazać pozdrowienia od pana ministra Jarosława Zielińskiego, który jeszcze do wczoraj miał być tutaj z nami, bardzo mocno angażował się, interesował w termin otwarcia tego posterunku. Też nie jest to tajemnicą, że parę razy żeśmy ten termin przekładali, bo pan minister koniecznie chciał być obecny tutaj w tym miejscu razem z państwem, z wami, aby móc zobaczyć, jak to faktycznie wygląda i czy wszystko jest w porządku, ale także i z tego względu, że to głównie on jest inicjatorem odtwarzania posterunków i nie tylko w województwie podlaskim, ale i w całej Polsce. Szanowni Państwo, ten posterunek jest już 8, który odtwarzamy u nas tutaj w województwie podlaskim. 8 w ciągu roku, bo praktycznie to ten miniony rok 2016, właściwie połowa tego roku 2017 to był czas, kiedy fizycznie już zaczęliśmy te posterunki odtwarzać. Tak jak to podkreślamy, program odtwarzania posterunków nie dotyczy tylko i wyłącznie województwa podlaskiego. Jest to program, który realizuje cała polska policja, bo zasady funkcjonowania tej formacji w naszym kraju są jednolite we wszystkich województwach. A więc jednym z tych priorytetów działań policji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest właśnie przybliżanie policji do społeczeństwa. I uznaliśmy, że nie da się przybliżać policji do społeczeństwa, likwidując posterunki w takich mniejszych miejscowościach lokalnych, w takich, gdzie ci policjanci są bardzo dobrze znani, ale być może z różnych względów czasami ktoś dochodzi do wniosku, że być może zbyt małe zagrożenie przestępczością powoduje, że
ten posterunek nie powinien tu funkcjonować. Oczywiście taka filozofia nie zdaje egzaminu, bo jeżeli mówimy, że policja ma być dla ludzi, no to nie może być tak, że ta policja jest tylko w większych miastach, małe miejscowości nie mogą mieć tutaj takiego wsparcia na miejscu, nie mogą mieć takiego wsparcia, że ci policjanci są to ich policjanci, znają mieszkańców i pewne problemy rozwiązuje się w związku z tym dużo łatwiej, a niejednokrotnie dużo szybciej. Bo oprócz posterunków zwiększyliśmy wydatki i będziemy to robili dalej, liczbę dzielnicowych, ale się samo zwiększenie dzielnicowych nie odniesie tutaj żadnego skutku, jeżeli nie przekierujemy ich spojrzenia, jeżeli faktycznie nie przekierujemy ich czynności, tych, które oni powinni realizować, na pomoc ludziom. Na to, żeby przede wszystkim ci dzielnicowi byli z ludźmi, byli wśród ludzi, poznawali ich problemy, ale nie tylko poznawali, ale poznawali je dlatego, aby je skutecznie rozwiązywać. I ze swojej strony w imieniu władz samorządu powiatowego chciałbym podziękować przede wszystkim symbolicznie panu, panie generale, za te decyzje, za otwieranie nowych komisariatów. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się, panu burmistrzowi, radnym gminy Michałowo. Życzę mieszkańcom, ażeby mieli jak największą satysfakcję z otwarcia tego komisariatu, z jego funkcjonowania i żeby już nie było sytuacji, że za kilka lat znowu nie ma komisariatu. Ja sądzę, że jest to już ostatnia decyzja, nieodwołalna. Wszystkiego najlepszego. Głos zabierze burmistrz Michałowa, pan Włodzimierz Konończuk. Jednakże zanim to nastąpi, komendant wojewódzki policji w Białymstoku, nadinspektor Daniel Kołnierowicz, podziękuje panu burmistrzowi za trud włożony w odtworzenie posterunków policji w Michałowie. Zaraz na pamiątkę. Nadal odpowiedzmy sobie. Pozwólcie, że przyłączę się do tych miłych słów powitania, jakich powitał pan komendant miejski pan Macutkiewicz. Również pan generał bardzo serdecznie przywitał wszystkich tu zgromadzonych. Ja również to czynię. Witam bardzo serdecznie wszystkich tu obecnych. Proszę państwa, współpraca między samorządem gminy a policją funkcjonowała i funkcjonuje i funkcjonować będzie. Dlatego też uważam, że ta współpraca, jaka dotychczas była, powinna funkcjonować cały czas. Otwarcie posterunku w Michałowie jest dla nas bardzo istotne, dlatego że służy on społeczności lokalnej. Położenie Michałowa w układzie gminy jest centralne. Mamy do granicy z Białorusią dość daleko, tak samo do najbliższego komisariatu również, ale to centralne położenie będzie skutkować tym, że będzie łatwiej dotrzeć do miejsca interwencji. Myślę, że współpraca ta, o której wspomniałem, będzie nadal cały czas kontynuowana. Cieszę się z jednego, że ten nowo reaktywowany posterunek będzie służył policjantom i będzie dawał możliwość ładnej, wygodnej, komfortowej pracy. Także w imieniu społeczeństwa i samorządu życzę tym policjantom, którzy tu będą pracować, spokojnej i rzeczowej służby. Dziękuję również panu komendantowi wojewódzkiemu za te ciepłe słowa, które padły również z całego serca. Dziękuję serdecznie. Za chwilę nastąpi przekazanie klucza symbolizujące uroczyste otwarcie siedziby posterunku policji w Michałowie. Posterunek jeszcze zamknięty. Żeby było czym otworzyć, to taki klucz. Proszę bardzo. Przekazuję na ręce. W podziękowaniu o odnowieniu posterunku w Michałowie za wkład w tą dzisiejszą uroczystość chcemy złożyć panu komendantowi właśnie tą symboliczną wiązankę kwiatów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Boże, Ty w planach swojej opatrzności
darzysz błogosławieństwem każde ludzkie działanie, służące dobru ciała i ducha człowieka. Spraw, niech wszyscy, którzy w tym budynku będą się zajmować badaniem spraw codziennego życia i rozwiązywaniem jego trudności, wspierani Twoją pomocą, znajdą właściwe drogi działania i osiągną cel swoich poszukiwań. Przez Chrystusa, Pana naszego. Boże, Twój Syn, podejmując własnymi rękami trud rzemieślnika, podniósł godność ludzkiej pracy i sprawił, że przez pracę przedziwnie możemy uczestniczyć w Jego dziele odkupienia. Umacnij swoich wiernych upragnionym błogosławieństwem. To tak jak Państwo widzieliście, dostałem przepiękne kwiaty. A skoro je, Panie Burmistrzu, dostałem, to znaczy, że są moje. A skoro są moje, to mogę sobie zrobić z nimi, co zechcę. Ja w tej chwili mam pomysł na te kwiaty, więc jeżeli Państwo pozwolicie, to jeszcze 30 sekund. Tutaj pani się widzi, widzę, opiekuje tymi dziećmi, tak jak policjanci, mieszkańcami, więc myślę, że nikt bardziej od pani nie zasługuje, więc na pani ręce pozwolę sobie z nim złożyć. Dowódca uroczystości, komisarz Szymanowicz, melduje zakończenie uroczystego apelu. Puk, puk! Jeszcze jest.